Z instalacji nowego oprogramowania często zdarza się, że program instalacyjny dodaje do naszego systemu niechciane, uciążliwe i potencjalnie niebezpieczne dodatki. Prawdopodobnie większość z nas zorientowała się w pewnym momencie, że w przeglądarce pojawił się pasek narzędzi Babylon lub Delta. Nowa strona domowa lub domyślna wyszukiwarka. A przy starcie systemu uruchamiany jest taki czy inny program mający rzekomo usprawnić działanie komputera, lecz w praktyce jedynie go obciążający. Pozbywanie się tego typu nieproszonych gości jest zajęciem uciążliwym i żmudnym, a odznaczanie odpowiednich opcji podczas instalacji wymaga pewnej dozy skupienia i uwagi. Bywa niestety też tak że opcja zrezygnowania z instalacji niepotrzebnych dodatków jest rozmyślnie ukryta lub zaciemniona. W sposób sugerujący jej niedostępność, wielu niszowych producentów oprogramowania korzysta z tej nieuczciwej praktyki, żarując na nie uwadze użytkowników. UHECKI to aplikacja pozwalająca na automatyczne wykrywanie i odznaczanie odpowiednich okien. Dialogowych odpowiadających za zmianę strony domowej, domyślnej wyszukiwarki i instalację pasków narzędzi oraz innego niepotrzebnego oprogramowania śmieciowego. Dzięki tej niewielkiej i bezpłatnej aplikacji będziemy mogli zapomnieć o problemach związanych z przywracaniem systemu do poprzedniego stanu. Oczywiście jeśli z takich czy innych powodów będziemy chcieli zainstalować oferowane nam oprogramowanie. Możemy ręcznie zaznaczyć odpowiednią opcję. Co więcej. Aplikacja ostrzega nas również wówczas. Gdy podczas instalacji zaznaczymy opcję wyglądającą zupełnie niewinnie, lecz w zakamuflowany sposób prowadzącą do instalacji uciążliwych dodatków. Uchecki działa w tle i nie zużywa praktycznie żadnych zasobów systemowych. Po przywołaniu okienka programu możemy szybko wyłączyć jego nadzór i błyskawicznie go wznowić. Program Łuchecki to absolutne, mustchawe, dla osób, które chcą raz na zawsze pozbyć się uciążliwego problemu oprogramowania śmieciowego. Uwaga! Program Łuchecki nie doczekał się jeszcze wersji stabilnej jednak jest to narzędzie, które z pewnością może zawojować na rynku oprogramowania. Obecna wersja beta programu może nie obsługiwać wszystkich rodzajów instalatorów obecnych na rynku.